Kondry Wywiad RMF FM Profesor Piotr Gliński, dzień dobry. Dzień dobry panu, Nie doszły premier Państwu. rządu technicznego, a dziś? Dziś jestem socjologiem, pracuję na uniwersytecie. Wciąż w bliskim Prawu i Sprawiedliwości. Tak, jestem w kontakcie. I wciąż przymierza się pan do funkcji premiera? Nie, raczej nie myślę w tej chwili o konkretnej funkcji. Raczej pełnię rolę eksperta. No Trochę buduję i... Instytucja, która ma być częściowo zapleczem tej części sceny politycznej. Mówi Pan o stowarzyszeniu Program dla Polski. Tak. I to ma być zaplecze takie think tankowe Prawa i Sprawiedliwości? Eksperckie? To ma być trochę nietypowy think tank, bo my chcemy raczej współpracować z tymi think tankami, które już istnieją. Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo dobre think tanki. Dwa przynajmniej, a, a jest i kilka jeszcze innych, które są profesjonalne i dobre. To jest raczej platforma do debaty i opracowywania konkretnych rozwiązań programowych. Może się wyrodzić z tego jakieś ugrupowanie polityczne? Coś, co na przykład wejdzie w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością? Nie sądzę, żebyśmy myśleli i, y, o samodzielnym ugrupowaniu politycznym. Nie, to jest raczej zaplesze eksperckie. Będzie, będą kolejne wnioski o konstruktywne wotum nieufności? Bo już spokojnie i konstytucyjnie można by to robić. Tego nie wiem. No to zawsze można robić. To Ale chciałby pan? Konstytucja Jest pan gotów? Pozwa... Jeżeli byłaby taka sytuacja polityczna, że warto byłoby to robić, to tak. Bo tę, zmianę, tą, tą, tę władzę, która w tej chwili panuje w Polsce, no trzeba zmienić. A uważa pan, że sondażowe osłabienie rządu tworzy tu jakieś nowe możliwości i otwiera nową przestrzeń? Same osłabienie sondażowe nie tworzy. Trzeba by zobaczyć, czy ten trend się utrzyma. Zobaczymy, jak będą wyglądały sondaże w następnym miesiącu. Ale pewnie ten trend się utrzyma, bo no, wytrzymałość społeczeństwa ma swoje granice i, te, te granice i chyba ta wytrzymałość już pękła. Rozumiem, że mówi pan to bez... Władzę trzeba zmienić, ale można w różny sposób zmieniać. No, nie tylko stosując to konstytucyjne narzędzie, które było wykorzystywane poprzednio. Rozumiem, że te niepowodzenia sondażowe rządzących nie smucą pana nadmiernie. A dlaczego miałem mnie smucić? No to dobrze, że społeczeństwo wyciąga wnioski ze, złej, z, ze złego sprawowania władzy. A myśli pan, że trochę się pan do tego przyczynił? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Będzie pan gorąco kibicował rekonstrukcji rządu? <grym> nie. nie no Czy pan nadal... uważa, że nie ma go już to rekonstruować? No to, jest trzeba odwoływać. to jest niepoważne. Dlaczego niepoważne? No, dlatego niepoważne, że te rekonstrukcje służą głównie jakimś propagandowym zagrywkom. No. Zapowiadanie ciągle, że ktoś coś zrekonstruuje, zmieni, prawda? że to w lecie, teraz jesienią. Ja pan... Później te kandydatury, które... Z którymi mamy do czynienia są w większości no, również niepoważne, więc no, trudno to komentować. Konstruktywne wotum nieufności też się okazało propagandową zagrywką. Ja nie sądzę, żeby to była propagandowa do końca No propagandowa, bo politycznie po pierwsze, nic z tego nie wyszło. Pierwsze, wie pan, no nie wyszło, no ale mogło wyjść. To w zależności od tego, jaki byłby układ sił politycznych, jeżeli inne partie, które są w Sejmie, pomyślałyby troszeczkę o innych scenariuszach możliwych, to mogłyby wyjść. A poza tym, wydaje mi się, że za tym stała pewna propozycja programowa, którą żeśmy szybko i w miarę sprawnie stworzyli i przedstawili. Tą propozycją programową i personalną wsparłby pan dzisiaj rząd Tuska? Gdyby tak, premier. Nie, nie, mam, nie mam zaufania nie, Piotra do pana, premiera, do pana premiera. Nie mam zaufania, sądząc po jego funkcjonowaniu w życiu publicznym. Yy, nie mam zaufania, w związku z tym na pewno bym go nie wsparł. To zły człowiek? Nie wiem, czy zły człowiek. Człowiek, który źle rządzi Polską i człowiek, który używa w polityce metod, których ja nie akceptuję. Na przykład? No Na przykład agresji, wzbudzania yy, takiego negatywnego pr czy propagandy wobec przeciwnika politycznego. Prawo i Sprawiedliwość nie sięga pod takie brudne metody. Ja widziałem znacznie częściej, jak Donald Tusk to robił. A prezes Kaczyński? Nie zdarza mu się? I nie sądzę, żeby prezes Kaczyński robił to w sposób wyrachowany. Robi to czasami emocje ponoszą w polityce i także i Tuska i to bym mu Natomiast wyrachowane stosowanie tak zwanego zła, ja zawsze podaję przykład spotu zła, nie wiem, czy pan pamięta ten spot, który taki, taki no, na samym końcu kampanii wyborczej ostatniej parlamentarnej PO przedstawiło pisowców jako, nie wiem, faszystów agresywnych, którzy, no, no, to jest nieprawdziwe. No, to, był, to była wrzutka tylko po to, zresztą twórcy tego spotu nazywali go spot zło, czyli spot, który był specjalnie robiony fałszywie, żeby przedstawić przeciwnika no, w takim czarnym Ja Słusznie odgadłem pańskie intencje pytając, czy to zły człowiek. Zły. Nie, stosuję metody, których ja nie akceptuję. Nie wiem, czy jest zły. A co by pan jeszcze politycznie chciał zrobić z Prawem i Sprawiedliwością? W jakim sensie politycznie? No, czy na przykład by... chciałby pan być powyborczym kandydatem na premiera? Ja nie myślę o tym, co, co ja bym chciał. No, i w tej chwili się koncentruję na budowie czy wspoma wspomaganiu eksperckim tej partii i tej części sceny politycznej. No. Gazeta pisze dziś: Kaczyński prawdopodobnie nie wystartuje w wyborach prezydenckich, pewnie pis wystawi Piotra Glińskiego. Jaka gazeta? Gazeta, gazeta wyborcza to Wyborcza pisze coś o Glińskim? Ciekawe. O Glińskim pisze dokładnie ust, ustami Michała Kamińskiego, że pan będzie kandydatem na prezydenta. Nie, nic na ten temat nie wiem. No, ale czuje pan sobie potencjał prezydencki? Znaczy wie pan, ja jestem po pierwsze nowym człowiekiem w polityce, wciąż nowym, więc mam niewielkie doświadczenia, więc trudno mi jest tak od razu mówić o, o takich funkcjach, prawda? To, to jest jednak no, dość poważna deklaracja, gdybym powiedział, że się czuje. Ale z drugiej strony, moje doświadczenia tych sześciu miesięcy w polityce są takie, że to nie jest takie znowu bardzo trudne, żeby konkurować z obecnie funkcjonującymi politykami Czy w Polsce. Dałby Pan radę stanąć przeciwko Komorowskiemu w wyborach. Cisza w radiu słabo się sprzedaje. No Ale też może być wymowna. A może prezydentura Warszawy się Panu marzy? Nie, znaczy nie w kategoriach marzeń, naprawdę, bo to, to jest raczej w kategoriach tego, no, czy jeżeli to by było racjonalne, znaczy podejmowanie jakichś takich wyzwań, jeżeli chodzi o stanowiska, prawda, byłoby racjonalne dla polskiej polityki, no to mógłbym to rozważyć, mógłbym zacząć o tym myśleć poważnie. W tej chwili naprawdę myślę małymi krokami. W tej chwili najważniejsze jest to, żeby ta moja mała i na razie skromna instytucja ekspercka sensownie funkcjonowała. Rozumiem, pomyśleć na przykład o prezydenturze i walce z Komorowskim w 2015 roku. Nie, nie, myślę w tej chwili o zapleczu eksperckim. Pytania słuchaczy. Panie Ewa, gdyby zdarzyło się tak, że objął Pan funkcję premiera, jaka byłaby Pana pierwsza decyzja na tym stanowisku? Ja już wielokrotnie o tym mówiłem. Nie ma jednej pierwszej decyzji. Bardzo wiele decyzji byłoby jednoczesnych. Na przykład decyzje personalne dotyczące zaplecza zespołu, który prowadził państwo byłyby bardzo ważne. A ma Pan jakiś pomysł na rosnące bezrobocie? Tak, ja przedstawiałem takich pomysłów bardzo wiele, no między innymi jednak dynamiczne uruchomienie funduszu pracy, który został zablokowany i mimo że w tym roku ma być częściowo odblokowany, czy jest odblokowywany, to jednak są niepoważne działania. Zmiana funkcjonowania urzędów pracy, oczywiście, także te pomysły dotyczące ulg zusowskich dla młodych. To te, te, te kroki trzeba pogłębiać, one są znane. praca, czyli dopłacanie do etatów, które mogą być kasowane przez przedsiębiorców itd. To ostatnie pytanie od pana Sebastiana. Czy pan profesor uważa siebie za lidera? Nie wiem, ja w tym, w tym kontekście w ogóle nie patrzę na rzeczywistość. Nie wiem, to pewnie chodzi o taki duch czy kulturę przywództwa. Nie wiem, czy posiadam. Staram się być naturalnym i z tego punktu widzenia nie oceniam swoich działań. Piotr Gliński, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.